Radosław Sobolewski podał się do dymisji. Trener Białej Gwiazdy po porażce z Termaliką 2-1 przyznał, że jest to jego ostatni mecz w Wiśle Kraków. Od razu po tym pojawił się oficjalny komunikat Białej Gwiazdy, według którego ostateczne decyzje zostaną podjęte po spotkaniu Sobolewskiego z Jarosławem Królewskim. Czy prezes Białej Gwiazdy zaakceptuje decyzję Sobola? Dajcie znać w komentarzach.